Płomień Przeprostynia z kompletem zwycięstw wygrał szósty gminny turniej halowej piłki nożnej seniorów o Puchar Burmistrza Zwąszenia. Chciałbym tutaj trochę powiedzieć, bardzo mi przyjemnie, że wszyscy się przyknęliśmy, byśmy grać tą piłkę tutaj halową. Dziękuję wszystkim drużynom, jak zajęli miejsca, zajęli takie umiejętności, tak zostali. Jesteśmy w tym roku organizatorem szóstego turnieju już halowego piłki nożnej seniorów o Puchar Burmistrza z miasta i gminy Zwąszyń. To jest takie coroczne, takie spotkania są tych drużyn seniorskich. To jest dobra inicjatywa, kogoś tam, kto to zainicjował. I co roku jest inna drużyna z gminy, która to organizuje. Są jakieś tam wkłady własne z gminy, tak samo jakieś tam dotacje na to się dlatego. Także to jest organizacja, fajna impreza dla wszystkich piłkarzy, którzy chcą się pokazać na piłkę nożną halową. Tytuł mistrzowski szóstego turnieju gminnej piłki nożnej halowej zdobywa Płomień Przyprostynia. Zwyciężyliście w tym turnieju o Puchar Burmistrza, no nie przegraliście żadnego meczu. No tak, mamy dobrych zawodników. I cieszymy się z wygranej, każdej nawet. Zostałeś również wyróżniony jako najlepszy zawodnik w tym dzisiejszym turnieju. To też zasługa, mnie się wydaje, i samego zawodnika, i również trenerów, i drużyny. Owszem, ale bardziej zawodników, bo gdyby nie oni faktycznie, to na pewno z pewnością statuetki bym najlepszego strzelca nie zdobył. Dziękuję za udział w turnieju. Dziękuję sędziom, organizatorom, panu prezesie bardzo. Udany turniej. Chciałem również powiedzieć, że oczywiście jako organizatorzy i gospodarze bardzo się kulturalnie zachowali, zajmując ostatnią pozycję.